W ostatnim odcinku powiedziałam, że w najbliższej przyszłości opowiem, jak tworzymy język. Tak się składa, że ta przyszłość jest dziś, bo dziś o tym opowiem. To będzie drugi z rzędu odcinek, który bardziej przypomina wywód niż odcinek z konkretnymi językowymi wskazówkami, ale uważam, że taki też jest potrzebny, taki też jest ważny i wcale nie oznacza, że ten kanał się kończy. Zawsze powtarzam, że ja to się dopiero rozkręcam. Zacznę od rozmowy z profesorem Bralczykiem, którą przeprowadziłam wraz z Arleną podczas konferencji Blok Forum Gdańsk. Na pewno wiecie, o co chodzi. Zacznę od niej, ponieważ ona dość często do mnie wraca, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś chce mi udowodnić, że taki kanał jak mój nie ma sensu, bo sam profesor Bralczyk powiedział ci, że w języku rację ma większość. No rzeczywiście tak profesor powiedział, a moja wina polega na tym, że nie pociągnęłam profesora za język, nie poprosiłam, żeby rozwinął tę myśl, bo pewnie zabrakło trochę odwagi, trochę doświadczenia i jasności umysłu, ale nie da się ukryć, że ta rozmowa po prostu do najłatwiejszych nie należała. Według mnie rzeczywiście rację w języku ma większość, ale tylko czasami, tylko w niektórych kwestiach, bo rzeczywiście większość decyduje o tym, jakie słowa zapożyczamy, jak je zapożyczamy i tak dalej. Mówiłam o tym tydzień temu i nie chcę tego powtarzać, ale według mnie są w języku takie elementy, i takie kwestie, które były, są i będą i naprawdę trudno to zmienić. Na przykład, myślicie, że więcej osób żyjących w naszym kraju powie, że mamy teraz rok 2017 czy 2017? Myślę, że większość powie 2017, a jak wiadomo, jest to forma błędna. I co myślicie, że językoznawcy chcą to zmienić? W związku z tym? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to się nie wydarzy przed moją śmiercią. A zakładam, że jeśli coś we mnie nie wiedzie wcześniej, to będę żyć jeszcze z 50 lat. No może 40. 30 w najgorszym wypadku. Przypuszczam też, że więcej osób w naszym kraju włącza niż włącza, a jak wiadomo włączać to forma poprawna, i więcej osób mówi wziąć, zamiast wziąć. Co więcej, wydaje mi się, że gdyby językoznawcy zorganizowali takie referendum, w którym zapytaliby, czy obywatele naszego kraju są za tym, aby uprościć zasady interpunkcyjne i ortograficzne języka polskiego, to większość odpowiedziałaby tak, ponieważ nie zdawałaby sobie sprawy, jakie to problemy spowoduje takie uproszczenie. Dlatego właśnie językoznawcom nawet nie w głowie, żeby takie referendum organizować. Na koniec jeszcze powiem o zmianie, która mam wrażenie, że zostanie wdrożona jeszcze za moich czasów, czyli przeżyję te zmiany. A mam na myśli czasownik zadziać się. Zadziać się dziś wzorcowo oznacza zgubić się. Na przykład zadziałam kolczyki, zadziałam buty, znaczy zgubiłam gdzieś kolczyki, zgubiłam buty. Ja już o tym mówiłam, nagrałam o tym odcinek. Ale wydaje mi się, że coraz więcej osób używa tego czasownika w znaczeniu coś się wydarzyło, coś się stało. Nawet w mediach ludzie tak mówią. I jest to uzasadnione, ponieważ ten przedrostek za często tworzy czasowniki, których aspekt jest dokonany. Na przykład śpiewałam, śpiewałam, aspekt niedokonany i zaśpiewałam, zmienia się aspekt na dokonany. Albo pisałam, pisałam i zapisałam. No jest wiele tego typu czasowników. Dlatego właśnie wydaje mi się, że ta zmiana jest po pierwsze potrzebna, po drugie mało inwazyjna, to znaczy w żaden sposób nie niszczy nam całej struktury gramatycznej języka polskiego. Po trzecie, w zasadzie nie ma żadnych przeciwwskazań. Takie jest moje zdanie. Podsumowując te kwestie, stwierdzam, że rzeczywiście to my tworzymy język i mamy realny wpływ na to, jak on wygląda, jak się zmienia. Ale są pewne granice naszych wpływów i tych granic strzegą językoznawcy, którzy świetnie się na języku znają. Dlatego naprawdę czasem warto ich posłuchać. Warto ich posłuchać. Zaufajcie mi. To teraz suchar, tylko tak. Nie mam pewności, czy przypadkiem ja już tego suchara nie opowiadałam, bo jeszcze nie zrobiłam tej listy. Przepraszam, zrobię to. Jeśli się okaże, że był już ten suchar, to po prostu za tydzień, czy też w następnym odcinku opowiem dwa, ok? Umowa? No. Jakie są ulubione chipsy hydraulika?
te chipsy to crunchipsy. I to nie jest reklama, żeby nie było. To nie jest reklama. Dobra.